Halo, halo! Dzień dobry! Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale Zagrajmy w... No właśnie. W co? W co będziemy dzisiaj grać? No, jeżeli nie widzicie, to możecie równie dobrze sobie tytuł przeczytać tego filmu, a jeśli chcecie się dokładnie dowiedzieć, w co dzisiaj będziemy pogrywać, to chciałbym was zaprosić na tę wspaniałą przygodę, która za chwilę będzie na ekranie. W zasadzie to już. Cześć, tu Trick. Witaj. Kliknij na biegnącej postaci, jeśli chcesz zagrać. Kliknij na śpiącej postaci, jeśli czujesz, że nie możesz już dłużej grać. Możesz też kliknąć na starym kamieniu przy korzeniach dębu, aby sprawdzić, czy twoje imię znajduje się wśród 10 najlepszych. Dokładnie tak. Witam was w nowym Let's Playu Zagrajmy w Hugo Zaczarowany Dąb. Jest to bardzo dla mnie nostalgiczna gierka. Zresztą myślę, że nie tylko dla mnie, bo osoby mój rocznik, ewentualnie ode mnie starsze lub troszeczkę młodsze, tam nie wiem, 9,8, 9,9 rocznik lub nawet tam osoby, nie wiem, 9,4 rocznik czy 9,3 powinny kojarzyć te produkcje. Ja w tę gierkę się zagrywałem kiedyś na moim kartonowym komputerze lub po prostu grałem też w świetlicy w tę gierkę, no bo też się zdarzało, że żeśmy mieli takie gierki jak Hugo, Mario na DOSa i inne tego typu tegesy, żeby po prostu zagrać w coś więcej niż na przykład w Sapera czy w pinballa Windowsowego. Tak, dokładnie, w pinballa Windowsowego. Tak więc tak, tutaj mamy Tricka i on nam dał bardzo proste zadanie, że jeżeli chcemy kontynuować, a raczej rozpocząć gierkę, to mamy wcisnąć na biegającego Tricka. Jeżeli natomiast chcemy stąd wyjść, to klikamy na śpiącego. A jak chcemy sprawdzić tablicę wyników, to możemy zrobić coś takiego. 69% ktoś ma. Okej. A nie, przepraszam, 39, ponieważ to byłem ja. Bo jestem po nieudanej próbie tego nagrywania, ponieważ cała sesja mi się nie podobała. I teraz mam nadzieję, że się mi uda to za trzecim lub czwartym razem, bo mam już 4 podejścia do tego, co najmniej 4. Tak więc... Zanim przejdziemy dalej, musisz mi powiedzieć, w jakim stopniu znasz matematykę. Kliknij na zielonym liściu, jeśli znasz działania matematyczne, ale nie zawsze masz pewność co do wyniku. Kliknij na żółtym liściu, jeśli dobrze radzisz sobie z matematyką. A jeśli masz naprawdę wyjątkowe zdolności matematyczne, kliknij na czerwonym liściu. Ja powiem tak. To jest matematyka na takim dosyć prostym poziomie, aczkolwiek ja mam czasami problemy z liczeniem w pamięci, więc po prostu zaryzykuję na zielony liść. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te liście, to nie ma to zbytniej różnicy, ponieważ jedyne, co się różni tak naprawdę na tych różnokolorowych liściach, to to, że tutaj na przykład trochę szybciej czas ci zaczyna lecieć w tych minigierkach. No i tak samo tutaj. No więc lecimy na najprostszy poziom, ponieważ ja niestety z matematyką nie za bardzo się lubimy. Zaraz zepsuję ten rozkoszny piknik w środku lasu. Zaklęty Trick, zaklęte drzewo. Chodźcie, pobawmy się. Trick! Tak, tak! Och, och, uch, potwornie boli mnie brzuch. Przecież drzewo nie ma brzucha. A właśnie, że ma. Wybiła mi się drzazga. Pokaż. Ratunku, pomocy! Auć! Jak? Gdzie? Kiedy?
Co się ze mną stało? No cóż, dobrze, powiem ci. Mam na imię Kret. Nie martw się, pomogę ci. Dam ci mapę, dzięki której odnajdziesz drogę do swojej rodziny. Musisz biec od jednego punktu do drugiego, aż znajdziesz się z powrotem przy starym dębie. Wybierz najkrótszą ścieżkę, aby zdążyć, nim wyczerpie się piasek w klepsydrze. Uważaj też na przeszkody. Za każdym razem, gdy się przewrócisz lub wpadniesz na coś, z klepsydry wysypuje się nieco piasku, ale jest na to rada. Na każdym skrzyżowaniu szlaku musisz rozwiązać zadanie i jeśli zrobisz to poprawnie, uzupełnię piasek w klepsydrze. Dzięki temu piasek będzie się dłużej przesypywać i zyskasz nieco czasu. No, jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia i życzę szczęścia. Ja też się czuję zagubiony. Czy uda nam się odnaleźć drogę? Którędy pójdziemy? Wybierz drogę! No, tak więc to jest cała fabuła w dużym skrócie. Po prostu musimy na czas dostać się z powrotem na piknik, inaczej... Domownicy zjedzą ciastka. A raczej ciastko. Moje ciastko. Ciastko Trika. Zresztą, jeżeli mi nie wierzycie, to proszę bardzo. Tak prezentuje się Game Over, jeżeli, nie wiem, będziemy tutaj robić jakieś zawijasy i pójdziemy w złą stronę i nie trafimy na czas na piknik. Tak więc... Stój, za późno. Twoja rodzina skończyła już piknik i wróciła do domu. Nie dostaniesz ciastka. O nie! Jaka szkoda! Mam nadzieję, że następnym razem rozwiązywanie zadań pójdzie nam lepiej. Do zobaczenia! Więc tak, lecimy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Możemy sterować oczywiście sobie klawiaturą, ponieważ strzałką do góry robimy skok. I tylko tyle. To jest nasze jedyne sterowanie, poza oczywiście... klawiszami lewo-prawo. Ogólnie graficznie bardzo ładnie ta gierka się prezentuje, jak na swoje czasy, uważam. Jest bardzo nostalgiczna, zresztą nie tylko dla mnie, bo myślę, że dla was też, a przynajmniej dla większości. Musisz pomóc biednym robaczkom, które nie mogą przedostać się przez te wszystkie liście. Kliknięcie na liściu spowoduje, że liść się odwróci, pokazując obrazek. Musisz tak odwracać liście, by znaleźć dwa takie same zwierzęta. Każda para liści z jednakowymi obrazkami będzie znikać i na koniec robaczki będą mogły się spotkać. No, to jest prosta zgadywanka. Musimy po prostu pary znaleźć. Wspaniale, masz fotograficzną pamięć. Masz dobrą pamięć. Tak więc widzicie, musimy teraz zrobić właśnie coś takiego, że... Żeby po prostu te robaczki, żeby te robaczki po prostu trafiły do siebie, no nie? Świetne. Masz dobrą pamięć. Wspaniale. Masz fotograficzną pamięć. Robaczki już wkrótce będą mogły się spotkać. Już nawet mogą. Zobacz, to nie było trudne. To jest bardzo łatwa minigierka. Chyba jedna z najprostszych. No dobra, jest jeszcze inna, ale to za niedługo. Będziemy mieli różne rodzaje tych minigierek. Zdążycie się napatrzeć, mogę tylko tyle powiedzieć. Jesteśmy teraz tutaj, więc musimy lecieć w tę stronę, potem tak, 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 dobra. Yo! Biegam sobie, ja jestem Trik. Idę po moje ciastko. I to pędzę w mig. Musiałem coś na szybkiego wymyśleć. Tak spontanicznie, bo na 13 mam dzisiaj do roboty, więc przed robotą to nagrywam. Krety, teraz czas na strzelanie z łuku. Im bliżej środka tarczy trafisz, tym więcej zdobędziesz punktów. Widzisz tarczę? Czarna strzałka na ziemi podaje odległość od tarczy. Zasięg łuku, czyli największa odległość, na jaką łuk może wystrzelić strzałę, podany jest na wskaźniku obok łuku. Musisz określić, jak mocno napiąć cięciwę, aby łuk wystrzelił na odległość podawaną przez czarną strzałkę. O rety, co za strzał! O kurde, ale ładnie żeśmy strzelili, a mi się kurde za tym, jak pierwszy raz to nagrywałem, to się nie udało. Bardzo niedokładnie.
Aj, tam, dobra, tam, pal gumę, krecie. Na to pech, skoncentruj się. Sam byś lepiej nie zrobił, paruwo. A, i to tyle? Raz trafiłem i tyle, i ty... Nie mogę już ten, napięć łuku, widzicie? Patrzcie, ja wciskam kurde i nic. Wystarczy, że raz mi się udało na to wyglądać. Pamiętaj, im więcej zadań rozwiążesz, tym więcej piasku dosypię do klepsydry. Dobra, dobra, spokojnie, rozwiążę jak najwięcej zadań, żebyś się tutaj już nie pruł do mnie. Tylko kurde, weź trochę uczciwiej rób te minigierki, co, krecie? W ogóle fajny mostek swoją drogą. Tak, musiałem na to uwagę zwrócić, ponieważ lubię rzeczki, wodospady i takie drogi przez most. Dlatego jeżeli komuś to przeszkadza, to sorry, nie mój problem. Dobrze przyjrzyj się kostkom domina, które pojawiają się na gałęzi. Zastanów się, według jakiego wzoru je ułożono, i uzupełnij ciąg jedną z wolnych kostek domina. Dobra, mamy tutaj tak 3-4, 3-3, 3-2, więc 3-1 musi być. Na kreci kopczyk, tak trzymaj. Dokładnie tak. 2. To jest proste bardzo. Właśnie tak. Strzał w dziesiątkę. Myślę, że żadna filozofia, moi drodzy. 5. Rety, krety, to było dobre. To było zajebiste, chciałeś powiedzieć, ale nie, no dobra, masz rację, bo to gra dla małych dzieci jest. Właśnie tak. Strzał w dziesiątkę. A ja się tutaj wyrażam jak gbur, ham i prostak. 2, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 3. Dokładnie tak. Kopczyk, tak trzymaj. Nakreci kopczyk, kopiec kreta. No i ogarnięte. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Teraz tutaj, 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 więc pyk. I lecimy. I lecimy. I lecimy z koksem. Siubudubudu, ba 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 ba, bu ba ba bu. I tak, dla osób, które będą się tutaj doszukiwać drugiego dna, ta gra nie ma soundtracku jak Trick biegnie. Tu żadna muzyka nie leci, więc możecie sobie co chcecie puszczać, nawet hard bass, jeżeli jesteście tego spragnieni. Krety, krety, co powiesz na nową grę? Musisz uratować króliki płynące na kłodach. Każdy trzyma w łapce tabliczkę z działaniem. Musisz obliczyć wynik i wrzucić tabliczkę do właściwego koszyka, zanim królik dopłynie do krawędzi. Dobra, na szybkości liczymy. 2 plus 3. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, a nie 2 plus 3. Teraz tak. 1 plus 3. O to chodzi. 4. No. 7 minus 1, 6. Nie odpływaj. No przecież kurde, normalnie ci wrzuciłem. Co ty mówisz, nie odpływaj? Nie śmieszkuj się ze mnie, ty, paruwo. Wyśmienicie, tak trzymaj. Aha, i jak gramy na czerwonym liściu, czyli na tym najtrudniejszym poziomie trudności, to... strzał. Grasz w kosza? To te zające, te króliki po prostu płyną szybciej i trzeba to naprawdę ekspresowo rozwiązywać. No nie? Ich chyba jest 10 do uratowania, o ile dobrze pamiętam. 10 minus 4, 6. Im wyższy poziom trudności, tym większe liczby są. To też trzeba zaznaczyć. Świetny strzał. Grasz tu na przykład. Tu na przykład mamy ten. Tak, gram w kosze dla twojej świadomości. Tu na przykład mamy liczby od 3 do 6 i to są liczby, wiecie, jednocyfrowe, a im wyżej to są już dwucyfrowe. Chyba nawet trzycyfrowe mogą się zdarzyć. O ile dobrze pamiętam. Ale na razie idzie nam bardzo ładnie. I teraz tutaj biegniemy. Zostały nam tylko jeszcze 3 minigierki, raczej 2 do pokonania. Tak więc superancko idzie, bardzo fajnie. Tak grę można praktycznie w 21 minut przejść. My mamy na liczniku 14, ale u mnie wyjdzie trochę to dłużej, dlatego że ja się trochę jeszcze rozgadałem, więc będzie to chyba 25-minutowy odcinek. Może dzisiaj go nawet wrzucę, czyli 13 grudnia, a jak nie dzisiaj, to jutro. Ale mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda to na szybkości zmontować. Sprawy trochę się komplikują, ale jakoś sobie poradzimy. Pomóż tym dwóm rybkom pływającym w oddzielnych stawach. Chciałyby być razem, ale pan ryba musi trochę podrosnąć, żeby przeskoczyć do stawu, gdzie pływa jego ukochana. Kliknij na kamieniu z cyfrą najbliższą cyfrze widocznej na kamieniu środkowym.
i pośpiesz się. Czas goni, a gdy odezwie się dzwonek, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Czyli bliżej czwórki jest trójka. Tak. Bliżej ósemki jest piątka chyba. Rety, krety, nie. Zastanów się. Bliżej siódemki jest szóstka. Bardzo sprytnie. Źle, pudło. Pudło. Rety, krety, zastanów się. Nieźle ci idzie. Tak. Bliżej czwórki jest szóstka? Nie, trójka? Bardzo tak. Sprytnie. Bliżej dziewiątki jest jedenastka? Tak. Nieźle ci idzie. Bliżej ósemki jest szóstka? Nie. Brać tamtą liczbę. Masz znaleźć liczbę najbliższą pod względem wartości liczbie środkowej. Bardzo sprytnie. Okej. Dobrze, udało się, super. Ja zawsze mam, kurde, z tą minigierką problem, bo czasami jak zaznaczam bliższą liczbę tej... Jak na razie nieźle. Pamiętaj, im więcej zadań rozwiążesz, tym więcej piasku dosypię do klepsydry. Jeśli będzie ci potrzebna pomoc, możesz zawsze kliknąć na moim portrecie. Za każdym razem, gdy rozwiążesz zadanie, kliknij na przycisku ze znaczkiem potwierdzenia i krzyżykiem w prawym górnym rogu ekranu. Dobra, po prostu powiem. Jestem słaby z matematyki, więc może czasami mi się takie babole mogą się zdarzyć. Dobra, nie będę się tłumaczył, bo komu ja się mam tłumaczyć? Znaczy, wiadomo, że wam się tłumaczę, ale no kurde... Ja nigdy nie owijałem w bawełnę, że jestem ten słaby z matmy. Ale wydawało mi się, że tam było to dobrze ogarnięte, tylko ja po prostu... Nie wiem. Dobra, nieważne. Nieważne, zjebałem. Chwileczkę. Czas na następne zadanie. Widzisz te ciemne pola na kwadracie umieszczonym na zwalonym pniu? Policz, ile centymetrów kwadratowych zajmuje zaciemniony obszar. Każdy mały kwadracik odpowiada jednemu centymetrowi kwadratowemu. Gdy odpowiesz poprawnie, znikną wilki siedzące na pniu. 4. Może następnym razem będziesz mieć więcej szczęścia. Co? Co jest? Okej, dobra, świetnie. No i teraz już mamy prostą drogę, kurde. Tak, dosłownie, prosta droga już do exitu. Nic nam więcej nie zostało. Mamy całą gierkę już zarobioną, ponieważ tutaj już będziemy mieli tak naprawdę finish. Jeden wielki finish, chciałbym powiedzieć. No kurde, elegancko! Yeah! Trik! Jesteś nareszcie! Dobrze, że wróciłeś. Właśnie mieliśmy zjeść twoje ciastko. Wciąż jeszcze kręci mi się w głowie. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia! Rety, krety, to było świetne. Jesteś wśród 10 najlepszych. Wpisz swoje imię lub wybierz symbol. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. Ile mamy? 68%? Kurde, ja przebiłem samego siebie. Bez kitu, ja przebiłem samego siebie. Kurde, tu miałem 39, a tu mam 68%. Ale kurde, ze mnie matematyk, kurde, pieprzony. No nieźle, powiem wam szczerze. Widzicie? Scylla taka była cwana, śmiała się, po czym zgubiła swojego pantofla. Bo dosłownie poleciała tylko z jednym pantoflem. I uderzyła o swoją wielką czaszkę. A raczej grotę, w której siedzi. W grocie, w której tak naprawdę przysiaduje i obmyśla nikczemny plan, jak tutaj porwać Hugolinę i dzieci i pokonać Hugo. Za każdym razem jej nie wychodzi, tak jak każdemu antagoniście.
Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam was na grupę na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli powiadomienia o nowych filmach, livestreamach itd., itd. A na grupy na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o livestreamach, co tam się u mnie dzieje, co tam planuję itd., itd. Zasubskrybujcie ten kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Nagrywałem to 13 grudnia o godzinie 8:50 i mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny poprowadziłem ten let's play. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo! No jak się masz? Przygotuj się, bo właśnie zaczynamy. Wszystko, co musisz zrobić, to obliczyć te... Świetnie, mózgowcu. Tak. To zadanie nie jest rozwiązane poprawnie.